Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Nie tylko byliśmy, ale jesteśmy umówieni na rozmowę. Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister kultury, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Wieczór, manifestacja, przytuły stare. Jak te demonstracje, manifestacje solidarności z uwięzionymi posłami przebiegają? Panie redaktorze, od tygodnia, od manifestacji w ramach protestu wolnych Polaków w Warszawie, to jest sprzed tygodnia, jesteśmy pod więzieniami i w Radomiu, i w przytułach starych w pobliżu Ostrołęki, gdzie siedzą więźniowie polityczni. W Radomiu Mariusz Kamiński, a w przytułach starych Maciej Wąsik. Ja byłem i w więzieniu na Grochowie, kiedy obaj tam siedzieli, miałem interwencję poselską, byłem wewnątrz tego więzienia. Byłem też w Radomiu, gdzie siedzi Mariusz Kamiński, tam przewieziony. Też miałem interwencję i też dostałem się do środka. Wczoraj, jeśli chodzi o przytuły stare, nie dostaliśmy się do środka, ale manifestowaliśmy. Z dnia na dzień na tych manifestacjach uczestniczy coraz więcej osób, naprawdę przyjeżdżających często z daleka. Myślę, że ludzie są wstrząśnięci tym, co się stało w ostatnim miesiącu, tym, że w państwie Tuska i Hołowni pojawiło się zjawisko po 34 latach, pojawiło się zjawisko więźniów politycznych, osadzonych w więzieniach posłów na Sejm Rzeczypospolitej, posiadających mandaty niedawno wybranych, posiadających immunitety, co potwierdza zarówno ułaskawienie prezydenta, wciąż ważne sprzed 9 lat, jak i trzykrotne werdykty Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, jak i niedawne orzeczenie właściwej Izby Sądu Najwyższego w tej sprawie. Trzy najważniejsze organy państwa, które mogą o tym decydować: prezydent, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. A mimo to zlekceważenie tych werdyktów, zlekceważenie tych decyzji i wsadzenie skuteczne do więzienia posłów. To przypomina naprawdę Brześć z 1930 roku. Tą skazę, którą niestety państwo w okresie międzywojennego również miało, że posłów wsadzano do więzień. Adam Bodnar nie zgodził się na wypuszczenie z zakładów karnych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednocześnie zwleka z przekazaniem na biurko prezydenta RP odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do dokończenia procesu ułaskawieniowego. Jaki jest komentarz do tej informacji z dzisiejszej Gazety Polskiej? Komentarz jest taki. Panowie podjęli strajk głodowy. Ten strajk trwa już 10 dni. To nie jest bagatelna sprawa. Proszę sobie spróbować nie przyjmować żadnych posiłków przez 10 dni. Wiemy już, że stan fizyczny Mariusza Kamińskiego jest dramatyczny. Jeżeli w rękach Adama Bodnara jest możliwość wypuszczenia poprzez przesłanie po prostu zwykłej dokumentacji do prezydenta, obojętnie z jaką opinią, pozytywną czy negatywną, ale ta dokumentacja musi być, zwlekanie z wydaniem tej dokumentacji albo przekazaniem tej dokumentacji do prezydenta, to wygląda już na czysty akt zemsty politycznej. Zemsty politycznej na tych dwóch politykach. Za co? Za to, że nacisnęli na odcisk środowisku politycznemu, z którym Adam Bodnar się związał, czyli z Platformą Obywatelską. Jak nacisnęli na odcisk? Wykrywając korupcję, bo tym się zajmowali w ciągu ostatnich 19 lat, kiedy powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne, a potem też w dużej mierze jako ministrowie i wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji, nacisnęli na odcisk temu środowisku, bo w tym środowisku funkcjonują politycy, którzy dzisiaj są w Sejmie, są w Senacie, są w Europarlamencie, a są pod bardzo poważnymi oskarżeniami korupcyjnymi, i to są bardzo ważni politycy ze szczytu władzy tego środowiska politycznego, jakim jest Platforma Obywatelska. I w większości te podejrzenia korupcyjne wobec nich zostały wykryte właśnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więc mamy do czynienia z sytuacją taką, że ludzie z tego typu poważnymi oskarżeniami są na wolności i chowają się za immunitetami. To jest akceptowane wręcz z aplauzem w środowisku Platformy Obywatelskiej,
a ci, którzy takie przestępstwa wykrywają, siedzą w Polsce, Tuska i Hołowni za kratami. I Tusk, i Hołownia, premier Tusk i marszałek Hołownia mówią, jest wyrok sądu, co możemy zrobić? Sąd wydał wyrok, ci, którzy są skazani, trafiają do więzienia. Taka jest sprawiedliwość, takie jest prawo. Jest prerogatywa prezydenta, że na każdym etapie postępowania w konkretnej sprawie może dokonać aktu łaski również w formie abolicji. I prezydent to zrobił w 2015 roku. Nawet jeśli ta sprawa toczyła się dalej, nawet jeśli przechodziła do wyższej instancji sądowej, nawet jeśli doszło do tego wyroku z grudnia ubiegłego roku w wyższej instancji sądowej, to należało po prostu ten fakt odnotować, że zapadł taki wyrok i zakończyć sprawę, bo prawo łaski w tej konkretnej sprawie wciąż obowiązuje. Tymczasem postąpiono zupełnie inaczej. Zaczęto na podstawie tego wyroku obu obdarzonych tym prawem łaski prezydenta polityków ścigać, łącznie z tym, że wtargnięto do miru domowego prezydenta, do pałacu i wyprowadzono ich stamtąd podstępem w czasie, kiedy byli właściwie gośćmi prezydenta, podstępem wobec prezydenta, wobec jego służb, wobec jego urzędników. No to są naprawdę standardy z republik bananowych, no tylko nie wiem, gdzieś w Ameryce Łacińskiej, w krajach nieuporządkowanych demokratycznie albo w Afryce takie rzeczy się zdarzają, a zdarzyły się w Polsce po 35 latach budowania naszej nowej demokracji w państwie rządzonym przez Donalda Tuska i jego akolitów. To wszystko, co się działo w Pałacu Prezydenckim, było za zgodą Służby Ochrony Państwa, służby, która chroni prezydenta, którą prezydent ustawił u siebie w pałacu, bo przecież miał wpływ na to, kto go chroni. Panie redaktorze, ja nie mam pretensji do służb. Służby są hierarchiczne i wykonują polecenia polityczne, więc do nich pretensji nie mam. Natomiast polecenie polityczne szło z rządu, szło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z tego, co słyszymy, osobiście główny pan minister, czyli Kierwiński, był w to zaangażowany. Ja do nich mam zarzuty i pretensje, nie do służb. Jak wyglądają manifestacje przed tymi aresztami czy przed tymi więzieniami, w których są Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński? Jak wygląda w ogóle to więzienie w Przytułach Starych? No to jest na kompletnej głuszy więzienie ulokowane, niedaleko Ostrołęki, ale jednak na gołym polu, duże. Chyba niedawno zbudowane więzienie. No nie wiem w jakich latach, ale wygląda na nowe. Oczywiście zadrutowane i z kortiną, tak żeby nikt się tam na teren tego więzienia nie mógł przedostać, więc manifestujemy dokładnie przy tym ogrodzeniu i przy tej kortinie. Ale wiemy, w której celi siedzi Maciej Wąsik, bo te cele są numerowane i te numery są dosyć widoczne na zewnątrz. Widzieliśmy światło w jego celi, widzieliśmy zarysy jego sylwetki, bo te okna są dosyć matowe i on precyzyjnie nas nie może obserwować, ani my jego, ale zarysy jego sylwetki widzieliśmy. Są też informacje od żony, która mogła go odwiedzić chyba w ostatnią sobotę, że to, co mimo dużej odległości tam przemawiamy albo skandujemy, to jest przez niego słyszane. Jest to bardzo ważne, żeby obaj wiedzieli, i Mariusz Kamiński w Radomiu, i Maciej Wąsik w Przytułach, że nie są sami, że się z nimi solidaryzujemy, że się dopominamy o sprawiedliwość, że walczymy po prostu o nich. I z tego, co słyszę od uczestników tych manifestacji, którzy mieszkają w pobliżu i starają się być codziennie jest więcej osób. Wczoraj było około 250, w tym kilkunastu parlamentarzystów, żona Macieja Wąsika i ku miłemu zaskoczeniu wszystkich pani Zofia Romaszewska się pojawiła, legendarna obrończyni praw człowieka jeszcze z czasów PRL-u, i jeszcze większe zaskoczenie i dla mnie szczególnie miłe wydarzenie, bo to dla mnie postać, legenda i jestem jego fanem od lat, Jan Krzysztof Kelus. Na wózku inwalidzkim, legendarny bard, moim zdaniem najwybitniejszy bard
z czasów PRL-u, piewca wolnego słowa i twórca wspaniałych pieśni, które chyba najlepiej odzwierciedlały ponury czas historii Polski w czasach PRL. Tak, słynne ballady Kelusa. Rzeczywiście wszyscy, którzy żyli wtedy w latach 80. śpiewali, mieli w domowych śpiewnikach. No dobrze, 10 i kaseta, dni. I na kasetach. 10 dzień, 11 dzień, 12 dzień. Jak pan myśli, jaka jest perspektywa czasowa tego pobytu w więzieniu? Nie mam pojęcia. Wszystko w rękach prokuratora generalnego, który przez lata mienił się obrońcą praw człowieka, był rzecznikiem praw obywatelskich, był aktywnym działaczem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jakoś, jak widać, kiedy wszedł do twardej polityki, został ministrem i wykonuje polecenia Donalda Tuska, to o prawach człowieka zapomina, a wykazuje się niezwykle chłodnym, wykalkulowanym okrucieństwem. Komisarze europejscy też umywają ręce, mówią, nie będziemy się wtrącać w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, to ich sprawa, co robią z wymiarem sprawiedliwości, czy są to więźniowie polityczni, czy nie są, co to interesuje komisarzy, choć dzisiaj jeden z komisarzy do spraw sprawiedliwości przyjedzie do Polski w piątek. Polskę ma odwiedzić unijny komentarz do spraw praworządności, ale nie po to, by upomnieć rząd Donalda Tuska w sprawie łamania prawa, ale uwiarygodnić te działania. Jak patrzymy na listę spotkań, to rzeczywiście spotka się tylko i wyłącznie z przedstawicielami rządzących, z panem ministrem Bodnarem, z szefem Komisji do Spraw Europejskich w Parlamencie Europejskim, z wiceministrem sprawiedliwości, z ministrem do spraw europejskich rządu premiera Donalda Tuska, i dostanie taką informację, jaką dostają na przykład czytelnicy Gazety Wyborczej, o tym, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są bez znaczenia. To bardzo ciekawa teza, że wewnętrzne sprawy krajów członkowskich komisarze się nie wtrącają, podczas gdy pamiętamy, że w czasie 8 lat naszych rządów około 40 rezolucji w Parlamencie Europejskim, sankcje ekonomiczne nakładane na Polskę przez Komisję Europejską w postaci niewypłacania pieniędzy z KPO, czy też nawet z wieloletnich ram finansowych, czyli z tego normalnego budżetu, po prostu sankcje ekonomiczne. Za co? Za to, że Polacy niewłaściwie wybrali. Za to, że nie wybrali rządu lewicowo-liberalnego, bo takie rządy są wspierane przez Komisję Europejską w całej Europie, a jak tylko jakiś naród ośmieli się wybrać rządy o charakterze konserwatywnym czy prawicowym, od razu są groźby, od razu są sankcje. I tak było w przypadku Polski. Na tym polegało to niewtrącanie się przez 8 lat. A teraz oczywiście, kiedy właściwe osoby zostały przez nieznaczną większość Polaków wybrane, czyli właśnie osoby z szeroko rozumianych elit lewicowo-liberalnych, no to już można wszystko czynić. Można wszystko czynić, można każde prawo złamać, można konstytucję naruszać, można nie widzieć prawa obowiązującego w Polsce, można kompletnie to wszystko lekceważyć, i to jest czynione z poklaskiem tych komisarzy i tych dominujących elit w instytucjach europejskich, i nie ma żadnych zastrzeżeń. Tak niestety wygląda ten podwójny standard w Europie. Mam nadzieję, że to się częściowo zmieni po wyborach czerwcowych, bo widać w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, że fala popularności sił konserwatywno-prawicowych wzrasta. Wynika to w dużej mierze z zaniepokojenia właśnie i tą arogancją oligarchii lewicowo-liberalnej, która po prostu ukradła nam Europę i ją kompletnie zmienia w jakiś koszmarny projekt ideologiczny, i z realnych problemów wynikających i z wojen w pobliżu Europy, i z kryzysu imigracyjnego, który bardzo narody europejskie niepokoi. Ale w Davos wypowiedział takie słowa, jakie pan teraz wypowiada, prezydent Argentyny, nowy prezydent Argentyny, zwrócił się do elit europejskich i do kapitalistów właściwie, żeby przypomnieli sobie, na czym polega kapitalizm, ale takich deklaracji nie składa prezydent Andrzej Duda wtedy, kiedy przemawia w Davos.
Ja myślę, że prezydent Andrzej Duda pojechał głównie z jednym przesłaniem, bo ono z punktu widzenia po prostu interesów Polski są najważniejsze i to jest dla nas kwestia życia i śmierci, takiego rozumianego wprost. Mianowicie pojechał jakby zrewitalizować czy na nowo uwrażliwić trochę uśpione albo zmęczone elity wolnego świata w sprawie walki Ukrainy o przetrwanie, o niepodległość, o wolność i zatrzymania imperializmu rosyjskiego. Na tym się skoncentrował i słusznie, dlatego że to jest, tak jak powtarzam, kwestia no, najbardziej żywotnego interesu narodowego Polski, a więc kraju, który Andrzej Duda reprezentuje, jest jego głową. I dobrze, że to zrobił, bo ale naprawdę żywotny interes, tendencje są niepokojące. Żywotny interes Polski, rozumiem, też polega na tym, na pytaniu, czy Europa zostanie scentralizowana, czy nie. O tym mówi często prezes Jarosław Kaczyński, o suwerenności Polski. Pan też powiedział, lewicowe elity ukradły nam Europę, mocne słowa, ale do tej kradzieży, czy na tą kradzież zgodę wydawał rząd dobrej zmiany, rząd Prawa i Sprawiedliwości. W jakiej postaci? Fit 55. No, pewne elementy, można powiedzieć tak, pewne elementy polityki klimatycznej nie są złe. To znaczy my chcemy pić czystą wodę i oddychać czystym powietrzem. Natomiast wokół naturalnych rzeczy, o które trzeba zabiegać, tworzy się też ideologie. I ambitne różne polityki się planuje z powodu ideologii. Ideologii ekologizmu oczywiście, bo to jest jakaś forma ideologii niemalże sakralizowana, że to jest niemalże nowa religia w głowach wielu elit lewicowo-liberalnych. Jeżeli my się zgadzaliśmy na pewne elementy polityki, która się kryła pod hasłem Fit for 55, to dotyczących tych, że chcemy mieć po prostu środki, sprawiedliwie też podzielone obowiązki, zmierzające do tego, żebyśmy w zdrowszym otoczeniu żyli. Ale nie kryje się za tym jakieś poparcie wobec ekologizmu rozumianego jako ideologii. Ale za całym projektem kryje się ta ideologia, która mówi o tym, że jak najszybciej trzeba wygasić pewne źródła energii. To wszystko źle się skończy dla Europy, ale to już inna sprawa. Wróćmy do spraw polskich. To orzeczenie bez znaczenia. Szarża Trybunału Przyłębskiej, kontrolowany przez PiS, Trybunał uznał, że nie można zlikwidować TVP i Polskiego Radia. Wyrok jest nieistniejący, bo wydany przez wadliwy skład, uważają tak między innymi minister kultury, który nie zamierza podporządkowywać się wyrokom Trybunału Konstytucyjnego. Co pan o tym sądzi? No to jest kolejny dowód na to, że trzeba będzie kiedyś odpowiedzieć za to, że taka dokumentacja jest czyniona, za to, że w sposób jawny zaprzeczyło się własnej przysiędze. Pan minister Sienkiewicz przysięgał na wierność Konstytucji i prawom Rzeczpospolitej. Widzieliśmy to ponad miesiąc temu w Pałacu Prezydenckim, kiedy takie ślubowanie złożył, a tymczasem mówi, że organ, który ocenia, co jest zgodne z Konstytucją, a co nie, i jest wpisany właśnie w Konstytucję jako ten, który wydaje w tej sprawie orzeczenia ostateczne, jest lekceważony i mówi się, że jego orzeczenia są niewiążące i nieistniejące. Kiedyś za to po prostu odpowie. No to jest zaprzeczenie misji, którą dostał na zasadzie zaufania części Polaków do sprawowania tego urzędu. Ale pan jest oczywiste, że innego werdyktu przecież Trybunał nie mógł wydać, obojętnie czy ten skład się komuś podoba, czy nie. Mamy ustawę o radiofonii i telewizji, mamy ustawę o Radzie Mediów Narodowych, mamy ustawę o Polskiej Agencji Prasowej i te ustawy są ponad kodeksem spółek handlowych. One są lex specialis i w tych ustawach wyraźnie mówi się, że żaden przedstawiciel władzy wykonawczej, żaden premier, żaden minister nie może zmieniać władz tych mediów wprost, tak jak to zrobił Sienkiewicz 19 grudnia. I też mówi się, że te instytucje, te media publiczne mają
gwarancję istnienia. Gdyby ktoś planował, że można kiedyś z nich zrezygnować, że one mogą nie istnieć, to by to było zapisane w tych ustawach, ale tego nie ma. Więc oba akty, których dokonał Sienkiewicz i próby zmiany władz mediów publicznych, co się mu nawet w sądzie nie udało, bo Krajowy Rejestr Sądowy tego nie zaakceptował, ale potem ten drugi krok, czyli ta druga próba, czyli likwidacja, oba te kroki są absolutnie nielegalne i Trybunał ma 100% rację. No wystarczy przeczytać te ustawy. One są dosyć proste. Ma 100% rację, tak pan poseł by powiedział, ale co z tego wynika? Nic. Z ich punktu widzenia rzeczywiście wygląda na to, że nic, bo się okazuje, że pod rządami Tuska i jego ministrów nie rządzi prawo, tylko siła jest przed prawem. I oni po prostu siłowo przejmują poszczególne instytucje. Prokuratura Krajowa jest tego kolejnym dowodem. Będą kolejne pewnie ataki na kolejne instytucje, kompletnie poza prawem, kompletnie poza ustawami. Taka jest, nie wiem, kultura polityczna tego środowiska, że im się wydaje, że wszystko im wolno, bo mają życzliwych urzędników europejskich, bo niestety mają też życzliwość jakąś chyba dominującą w środowisku sędziowskim. Więc mają poczucie po prostu bezkarności. A myślę, że ona prędzej czy później się skończy. No jednak papier to papier, wiadomo co jest na nim napisane, wiadomo jak wygląda konstytucja w Polsce, wiadomo jak wyglądają ustawy. Wystarczy je przeczytać, kiedyś położyć na stole i pokazać. Ale kolego, wszystko... łamałeś w sposób brutalny i bezczelny no prawo. No tak, ale z drugiej strony położą na stole, że któryś z członków Trybunału Konstytucyjnego został wadliwie wybrany i będą przeprowadzić dowody. Prawnicy mówią o tym, że tak się stało, czyli że Trybunał Konstytucyjny ma w sobie jakąś wadę, a wad nie powinien mieć. Z taką argumentacją, jak sobie pan poseł by poradził? Ano tak, że wyroki jakiegoś Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie są wyroki, które, czy opinie, bo to są właściwie opinie, to nie są akty prawne, które mają moc obowiązywania w Polsce. Moc obowiązywania w Polsce ma konstytucja i polskie ustawy. I nie ma ani w ustawach, ani w polskiej konstytucji jakiegoś zapisu o rzekomo istniejącym jakimś dublerze w Trybunale Konstytucyjnym. Więc to jest wszystko publicystyka używana na użytek polityczny, żeby uzasadnić swoje bezprawne działania. Była debata na temat odwołania ministra Sienkiewicza, było wystąpienie Donalda Tuska, który mówił o zarobkach w telewizji publicznej. Jak to wystąpienie, jak te wszystkie dane zostały odebrane przez pana posła, wiceministra kultury i innych posłów Prawa i Sprawiedliwości? Przede wszystkim na takim poziomie ogólnym bardzo mnie zaniepokoił stan ducha Donalda Tuska. To było przemówienie takie przepełnione po prostu zwykłą nienawiścią, taką emocją nienawistną. Jeśli chodzi o argumenty, których on użył, no oczywiście przede wszystkim skupił się na tym, na tych zarobkach i pracowników mediów publicznych i komentatorów tych mediów publicznych. Ja tego nie będę bronił, dlatego że nie znałem tych faktów i są dla mnie trochę zaskakujące. Nie wiem, czy to było zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem, ale nie znam żadnego przepisu, który by zabraniał konkretnym mediom, czy prywatnym, czy publicznym, honorowania osób, które tracą swój czas, nie wiem, przyjeżdżają do programów publicystycznych i odrywają się od swoich zawodowych zajęć i są jakoś tam honorowani. Wielkie stacje telewizyjne. Prawdopodobnie takiego zakazu prawnego nie ma, ale jest to dla mnie trochę zaskakujące, bo pamiętam, że taki zwyczaj opłacania uczestników debat w programach zanikł w latach 90. On jeszcze był w latach 90., ale potem zanikł. Zdecydowana większość i polityków, i ekspertów, komentatorów uznała, że nawet za darmo bardzo się opłaca bywać w mediach, bo to też jakby podwyższa ich znaczenie czy rangę w miejscach czy w zawodach, które na co dzień uprawiają. Ale jeżeli takie rzeczy zostały wykryte, to proszę o to pytać, nie wiem, tych menadżerów, którzy taką decyzję podjęli, szefów tych mediów, którzy taką decyzję podjęli.
No i tych, to, którzy to o, to, o to pytać możemy, ale tam najbardziej bulwersujący był przykład asystenta pana prezesa Kurskiego, który przez 3 lata zarobił 3 miliony złotych. O tym, co pan sądzi. Ja mówię, ja tego bronić nie będę. Niech się oni sami bronią albo wyjaśniają, z czego to wynikało, z czego taka konieczność wynikała tego typu wynagrodzeń. No to te pytania należy kierować do właściwych osób, bo my politycy nie mamy z tym nic wspólnego. To jest kierownictwo medium konkretnego, które tego typu decyzje podejmowało. Ewentualnie można jeszcze o to dopytywać organy nadzorujące, czyli głównie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i Radę Mediów, czy Radę Mediów Narodowych, ale... Ale można też o to pytać i posła, i człowieka, który słucha... Ja mówię, że ja nie będę tego bronił, ale też nie będę się z tego tłumaczył, dlatego że to nie były decyzje polityków. To były decyzje jakiegoś managementu konkretnych mediów, które stwierdziły, że tak właśnie trzeba działać. Ale co, taka informacja zrobiła na panu wrażenie? Myślę o tym asystencie. Zrobiła pan na panu wrażenie, czy nie? Czy pomyślał pan sobie, hola, panowie, to chyba przesada. Wrażenie na mnie zrobiła, ale ja nie jestem też skłonny, bo bardzo często nasza wrażliwość jest ukształtowana przez tabloidy, które się najchętniej zajmują właśnie zarobkami osób publicznych. I jest to jakaś forma populizmu, którą ja rozumiem, bo ona w całym świecie występuje, przynajmniej w wolnym świecie występuje. Ludzie się też tym bardzo interesują, kto ile zarabia i oburzają się i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie mam takich skłonności, żeby szczególnie koncentrować się na takich sprawach. Został przez Sejm zaakceptowany budżet. Czy w ramach tego budżetu rozstrzygają się losy odbudowy Pałacu Saskiego, czy to jest niezależne od budżetu? Pieniądze są jakby zaplanowane na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej, 5 kamienic przy ulicy Królewskiej. Jest to bardzo pożyteczny i ambitny plan, wspierany przez zdecydowaną większość opinii publicznej. I pieniądze są zaplanowane aż do roku 2030, bo tak ta inwestycja, gdyby nie została zakłócona, ma się zrealizować. Natomiast słyszę niepokojące głosy na razie z ratusza, ale w ratuszu przecież rządzi człowiek, który jest w Warszawie, człowiek, który jest wiceprzewodniczącym rządzącej partii Platformy Obywatelskiej, który stawia wątpliwość. Właściwie daje takie sygnały on i jego urzędnicy, że to jest zupełnie niepotrzebne i należy z tego zrezygnować. Nie znam jeszcze stanowiska rządu czy ministra kultury, bo spółka Pałac Saski podlega Ministerstwu Kultury, której zadaniem jest zrealizowanie tej inwestycji. Podkreślam, bardzo ważne z powodów i godnościowych, bo my nie możemy się godzić na to, że tak istotny kawałek Warszawy, naszej stolicy, wygląda tak, jak sobie zaplanowali Niemcy w ostatnich miesiącach 1944 roku, nawet już po upadku Powstania Warszawskiego, świadomie wyburzając te budynki. One przetrwały nawet Powstanie Warszawskie, świadomie wyburzając te budynki. I taką dziurę nam zostawili. My mamy się z tym godzić, że to ma tak wyglądać, jak Niemcy sobie zaplanowali. No i kwestia nie tylko godnościowa, ale też estetyczna. No to tam to jest ewidentna dziura architektoniczno-urbanistyczna i każdy to widzi. No i też kwestia użytkowa. Tak naprawdę przydałaby się własna siedziba Senatu, bo Senat funkcjonuje od 30 paru lat w Polsce gościnnie w budynkach Sejmu. Przydałyby się dobre wystawy różnego rodzaju instytucji kultury i o Chopinie i o sztuce współczesnej. To wszystko jest dobrze zaplanowane. No to zobaczymy, czy będzie kontynuowana odbudowa Pałacu Saskiego. To jeszcze jedno na zakończenie pytanie. Posłowie PiS wyli na budżet. To jest tytuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Pan poseł należał do tych wyjących posłów Prawa i Sprawiedliwości? Nie, to taki knajacki język, ale jeżeli Gazety Wyborczej, to mnie nie dziwi. Nie wiem, co to za dziwna metafora. Nie było żadnego wycia, było głosowanie. Tak jak na ogół się dzieje i bardzo rzadko są wyjątki od tej reguły, że większość rządowa wspiera budżet, czy głosuje za budżetem, a opozycja głosuje przeciwko budżetowi. I były ku temu
uzasadnione przyczyny, bo owszem, ten budżet był przygotowany jeszcze przez nasz rząd Mateusza Morawieckiego i zasadnicze parametry tego budżetu są tożsame z tym, co myśmy zaplanowali, ale został też zepsuty. Został zepsuty poprzez podwyższenie dosyć drastyczne deficytu budżetowego, czyli długu. I został też zepsuty poprzez na przykład straszne obcięcie środków na Instytut Pamięci Narodowej, czy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, czy Sąd Najwyższy, czyli instytucje, których obecna władza nie lubi, a nawet zapowiada ich likwidację. To jest już w ogóle barbarzyńskim postulatem, żeby... O tym należy rozmawiać, o budżecie Instytutu Pamięci Narodowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Budżet prezydenta nie został zmniejszony. To też jest informacja. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister kultury, był gościem Poranka w Net.